obecna inwestycja umożliwia nam rozszerzenie gamy oferowanych produktów. My dzisiaj mamy zwijarkę, która umożliwia nam zwijanie blachy do 70 mm. Obecna zwijarka rozszerza tą możliwość do 120 mm. Oznacza to, że możemy wejść w produkty specjalistyczne dla rynku offshore. Dodatkowo jest to pierwszy element nowego ciągu technologicznego produkcji wież wiatrowych onshore i offshore. Dzisiaj nasze zdolności produkcji wież to 14 wież miesięcznie. Po realizacji inwestycji, którego pierwszym elementem jest nowa zwijarka, podwajamy nasze możliwości produkcyjne. W ciągu 12 miesięcy dojdziemy do produkcji około 28 wież wiatrowych miesięcznie, zarówno lądowych, jak i morskich. Ta zwijarka to jest pierwsza rozwojowa inwestycja zakończona w Stoczni Gdańskiej w GSG Towers od 2010 roku. To jest dowód, że pomimo trudności, pomimo upieście wiatru w oczy, Stocznia Gdańska GSG Towers istniało, istnieje i będzie istnieć. Bardzo mocno współpracujemy z naszymi obecnymi klientami, którzy również poczynili wiele inwestycji i dalej inwestują, żeby w technologie offshore'owe swoimi produktami wchodzić. I nasza inwestycja jest w pełni gotowa, żeby sprostać wyzwaniom rynku morskich farm wiatrowych. Po inwestycji staniemy się największą i najbardziej nowoczesną fabryką wież wiatrowych w Europie. To nie tylko są zdolności produkcyjne, to jest również oferta, której nikt nie ma na dzień dzisiejszy, czyli produkcja wież o średnicy 8 metrów, 50 metrów długości jednej sekcji i wagi do 200 ton.